bo potencjał przemysłu zbrojeniowego ukraińskiego jest naprawdę duży, powinna tego korzystać. Ten efekt synergii może być naprawdę niezły. Przypomnę tylko, że i MiG-29 to był pewien materiał ukradziony z czasów Związku Radzieckiego, dokumentacja, tylko potrafiliśmy serwisować, że te pioruny, a wcześniej gromy, które mamy i które robią dzisiaj furorę, to też jest potencjał jeszcze z czasów postsowieckich i zaciągnięty właśnie ze wschodu, więc jak najbardziej tam jest duży potencjał i efekt synergii, który mógł być takiej współpracy między przemysłem zbrojeniowym ukraińskim i polskim, przyniósł ogromne efekty.